Serdecznie. Nazywam się Magdalena Błąkowska-Tarnecka i powiem szczerze, że jestem organizatorką tego zamieszania. spontanicznego oczywiście, tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich rodziców, dzieci, dziadków, wujków, mamusiów, tatusiów. Wszystkich serdecznie witam. I bardzo serdecznie dziękuję za tak wspaniały odzew. Taka formułka, tak. Teraz taka formułka, którą muszę przedstawić. Otwieram zgromadzenie spontaniczne i informuję Państwa, że posiadanie niebezpiecznych, ostrych narzędzi i innej broni, używanie otwartego ognia oraz zasłanianie twarzy jest zabronione. Bardzo proszę również o zejście z ciągu komunikacyjnego, to znaczy z przejścia na chodniku, aby nie utrudniać przechodniom poruszania się. Dziękuję bardzo. Wow! Proszę Państwa, witam również zwierzaki. Te zwierzaki, które nam wypełnią portfele podobno. Drodzy Państwo, no to jest wzruszające, że mogliśmy się tutaj spotkać, bo na co dzień protestujemy, strajkujemy w swoich placówkach, w tych czterech ścianach, w których nic o Bożym świecie nie wiemy. Więc to jest piękne, że możemy się tu dzisiaj zobaczyć i zobaczyć również tych z Państwa, którzy wspierają ten protest i którzy są z nami, bo to jest dla nas niezwykle ważne. Wprawdzie dzieci mają teraz egzaminy, ale tak naprawdę to my zdajemy egzamin. My, nauczyciele, zdajemy teraz egzamin z solidarności, z obywatelskiej postawy. Zdajemy egzamin z woli walki o nowoczesną, otwartą na człowieka, tolerancyjną szkołę. O szkołę poszukującą. Pieniądze są ważne, bo o nie też walczymy. One są niezwykle ważne dla nas, ale nie dlatego, że chcemy mieć drogie samochody albo chcemy się pławić w luksusach na zagranicznych czasach. One są potrzebne nam jako narzędzie. Ja myślę, że może tak być, że się może ktoś domyślać jednak. One są nam potrzebne jako narzędzie. One pozwolą nam zachować wewnętrzny spokój i pogodę ducha, czyli te wszystkie cechy, które są nam potrzebne w naszym zawodzie. W
Bo proszę Państwa i drodzy uczniowie, bo do Was się teraz zwracam, jeśli tu jesteście. Jesteście tu? Każdy kiedyś był uczniem. Bo tylko zadowolony, spokojny nauczyciel może dać Wam z siebie wszystko, co najlepsze. Pewność siebie, poczucie godności, wolę walki i pozytywny stosunek do otaczającego świata. Jeśli my, nauczyciele, nie możemy sami w sobie tych wartości odnaleźć, to nie możemy Wam tego dać. Dlatego teraz jest ten czas. Teraz podnosimy głowy ku słońcu. Ale głośno je podnosimy. Proszę o zabranie głosu panią przewodniczącą Pabianickiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, panią Elżbietę Dybę. Koleżanki i koledzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice, wszyscy, którzy tutaj dzisiaj jesteście, jestem szalenie zadowolona, że w akcji Szkoły Podstawowej numer 1, tutaj Madzi, która wczoraj na ten pomysł, siedząc w szkole, strajkując, wpadła wraz ze swoimi koleżankami, że udało się zgromadzić tyle ludzi, czyli tylu ludzi nas wspiera. Jeszcze więcej. Również spotykamy się z przeróżnym hejtem. Jest to bardzo, bardzo przykre. Bardzo. Ale to, że jest Was dzisiaj tylu, jest dla nas bardzo szalenie budujące. I chciałabym, żebyśmy wytrwali wszyscy razem. Ja wiem, że to, co się dzieje teraz, jest bardzo trudne. Ta decyzja o strajku, trwanie w nim, strata finansowa, to jest dla niektórych szalenie trudne do realizacji, ale jesteśmy wszyscy razem i tak naprawdę to, co udało się jedyne i wyłącznie, pani minister, to jest to, że zjednoczyła wszystkich nauczycieli. Nie dzieli nas przynależność związkowa, przynależność partyjna, żadna inna. Wszyscy walczymy o naszą godność, o pracę, o godne warunki. Tak. To jest najistotniejsze. Pozwólcie, że ja przeczytam podziękowania, bo chcę powiedzieć, że strajkuje w Pabianicach w całym rejonie, w całym powiecie naszym pabianickim. Na 44 placówki strajkują 42. I słuchajcie, tylko jedna w tym jest pabianicka, jedna jest z terenu gminy, czyli jedna pabianicka placówka nie strajkuje. To uważam, że jest to bardzo dużo. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy wyliczony procent strajkujących jest 80. 80% nauczycieli strajkuje. Brawo! Jest wiele placówek, ja staram się to umieszczać codziennie na Facebooku. Jest taki, gdzie strajkuje 100% nauczycieli. Włączają się również w niektórych placówkach pracownicy administracji i obsługi, bo my o nich też walczymy. Też chcemy, żeby oni godnie zarabiali. Również strajkujemy w interesie samorządu, bo my rozumiemy, że wiele pieniążków naszych leży po stronie samorządu i nie są w stanie samorządowcy pewnych rzeczy przeskoczyć. I dokładając starań, ja mogę powiedzieć, że nasze układy, no brzydko to może zabrzmi, z samorządami są pozytywne. I widzę tutaj pana starostę, który jest z nami dzisiaj. Protestujemy razem, jak od zakładu na Fabianie.
na godności zawodu nauczyciela. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu dyrektorom, na których spadł ciężar organizacji pracy w te dni, kiedy reszta strajkuje. Naprawdę nie jest to łatwe. Pojawia się bardzo wiele problemów. Walczymy o lepszą szkołę, o lepsze wynagrodzenie, o lepsze warunki pracy. Wysokość ich wynagrodzeń musi także wzrosnąć. Wiemy, że rząd ma możliwości finansowe, aby zrealizować nasze postulaty wzrostu płacy zasadniczej i większych nakładów na oświatę. Czekamy na przełom w rozmowach z rządem i wolę porozumienia. Otrzymujemy wyrazy wsparcia i wiele ciepłych słów od rodziców, organizacji społecznych w kraju, jak również za granicą. O naszym proteście piszą: jesteśmy z wami, wytrwajcie, walczcie o swoją godność. Wytrwajmy, strajkując razem, pokażmy prawdziwą solidarność, jedność i siłę naszego środowiska. I również z tego miejsca dziękuję Pabianickiej Solidarności, członkom, którzy się wyłamali z Solidarności Krajowej i zrozumieli, że najważniejsza jest godność zawodu nauczycielskiego. Jak mówiłam... Nie dajmy się oszukać medialnym kłamstwom i manipulacjom, propagandzie ukazującej w fałszywym świetle nasz zawód. Każdy z nas ma to, na co się odważy. Bądźmy razem, bo w jedności jest siła. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przybyli na to dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. Ale skoro już pan prezydent został wywołany, to zapraszamy pana prezydenta Grzegorza Mackiewicza tutaj do nas. Będzie nam bardzo miło. Panie prezydencie, witamy! Proszę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, wczoraj wieczorem, dzisiaj zrodził się pomysł, byśmy się mogli tu spotkać, żebyście wszyscy mogli powiedzieć, jakie są prawdziwe wasze postulaty, jakie są prawdziwe wasze oczekiwania, a nie te zakłamywane, nie te, które są od kilku dni propagowane. Od kilkunastu lat edukacja jest targana najróżniejszymi, większymi, mniejszymi pseudoreformami. Ale to, co się dzieje od 3 lat i nam, samorządowcom, i wam, nauczycielom, daje bardzo mocno w kość. Nie ukrywam, że sam byłem zdziwiony kiedyś, jak się dowiedziałem, że rząd wprowadził reformę oświaty, bo rząd tak naprawdę przygotował ustawę. A reformę to wprowadzaliście wy jako nauczyciele i my jako samorządy. Ale z jeszcze większym zdziwieniem wczoraj odkryłem informację o tym, że z jeszcze większym zdziwieniem odkryłem wczoraj informację, że egzaminy się odbyły dzięki administracji rządowej. Nie ukrywam, że byłem w kilku placówkach, albo nawet kilkunastu, i te egzaminy nigdy by się nie odbyły, gdyby nie dyrekcja szkoły, a przede wszystkim przychylność związków zawodowych, bo gdyby chciały zablokować egzaminy, to w żadnej szkole pawieńskiej egzaminy by się nie odbyły. Taka jest prawda. Natomiast, drodzy Państwo, na pewno zbliżają się za chwilę święta, ale to może nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że edukacji pabianickiej, ale i polskiej jest potrzebny spokój. A ten spokój może być zagwarantowany tylko wtedy, kiedy oprócz albo jeden z tych postulatów, o których mówiliście, czyli między innymi zmiana systemu finansowania oświaty zostanie spełniony, ale również wtedy, kiedy będzie chęć na dialog i będzie chęć na to, aby tą sytuację konfliktową, która jest dzisiaj, jak najszybciej zażegnać. W związku z tym cały czas trwajmy w nadziei, że święta będą już spokojne i tego wam z tego miejsca życzę. Jednym słowem, miejmy nadzieję wszyscy. Nie tę lichą marną.
tylko wielką nadzieję. Bo dzisiaj dzieją się rzeczy takie, których ja przyznam długo, dosyć już pracuję, ale nie pamiętam. Strajk sprzed 2 lat, on był, zdaje się, jednodniowy. W obronie edukacji, w obronie prawa do referendum w sprawie reformy edukacji. Ciężko mi te słowa idą, bo to nie reforma, no ale... Deforma. Proszę Państwa, skoro już idziemy tym trybem, chciałabym, żebyście Państwo się wypowiedzieli ze swojej perspektywy na temat edukacji, sytuacji w oświacie i na podstawie Waszych doświadczeń. Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj coś powiedzieć ważnego? Widzę tłumy. Bo ja, proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że to nie jest tak łatwo podnosić głowę, kiedy się nie ma od pierwszego do pierwszego albo się ma na styk. To nie jest tak łatwo. To nie jest łatwo być bohaterem i powiedzieć sobie, a trudno, to nie zjem. Ale dzisiaj jest taki dzień, że usłyszałam od jednej z nauczycielek takie słowa, a diabli z pieniędzmi, są rzeczy ważniejsze. Są rzeczy ważniejsze, czyli te wartości, o których tutaj na początku wspominałam. I to jest chyba najważniejsze i to jest to, co nas połączyło tak naprawdę i związało przez te ostatnie kilka dni. Brawo! Proszę o zabranie głosu pana starostę Krzysztofa Chabura. Dzień dobry Państwu. Pan prezydent przed chwilą wypowiedział się w imieniu samorządu gminnego. Ja chcę to zrobić w imieniu samorządu powiatowego. Chcę Państwa powitać i bardzo serdecznie pozdrowić. Ale przede wszystkim chcę zapewnić o pełnym zrozumieniu i wsparciu władz powiatu popieńskiego dla Państwa protestu. Uważamy, że jest on w pełni uzasadniony, biorąc pod uwagę fakt, że środowisko oświatowe przez wiele lat, nie tylko za tego rządu, ale też i za poprzednich, nie było właściwie doceniane, nie było doceniane finansowo. A teraz, tak jak myślę, nigdy poprzednio są odpowiednie warunki do tego, aby obecna władza wyszła naprzeciw Państwa oczekiwaniu. Bo żadna z władz tak jak ta, tak dobitnie nie mówiła, że przecież oświata to nie koszty, to inwestycja. Zatem inwestujmy. My staramy się w naszym powiecie powiernickim poczynić i czynimy wiele starań, aby rozmawiając z naszymi służbami prawnymi, aby być może w jakiś sposób zrekompensować wszystkim nauczycielom, którzy strajkują, a są nauczycielami naszych jednostek powiatowych, w jakiś sposób zrekompensować utracone dochody. Mam głęboką wiarę, że uda nam się to zrobić, tak jak... Szukamy takich możliwości, tak jak głęboko wierzymy w to, że Państwa protest zostanie uszanowany i Państwa postulaty zostaną zrealizowane, czego bardzo serdecznie wszystkim Państwu i nam również życzę. Dziękujemy serdecznie za ten głos. Ja właściwie to miałam powiedzieć, listę sobie nawet przygotowałam, ile to tam prezes TVP zarabiał, ile to poszło na różne dotacje na propagandę, ile poszło pieniędzy w różne dziwne kierunki, ale właściwie my to wszyscy wiemy, więc nie będziemy o tym opowiadać. Wszyscy to śledzimy i wszyscy doskonale wiemy, że tam, gdzie chce, tam pieniądz płynie, po prostu. A teraz tak na rozluźnienie, żebyście się Państwo może zastanowili nad tym, co chcielibyście ważnego powiedzieć tu w tym ważnym dniu, żebyśmy się tak nie rozeszli, skoro już się zebraliśmy, to bądźmy tu jeszcze, tak? To chciałabym powiedzieć, że my nie chcemy Porsche, my nauczyciele. Dlatego chciałabym poprosić moje koleżanki i kolegów ze szkoły podstawowej nr 13, żeby tutaj dotarli, do nas będziemy śpiewać. Razem będziemy śpiewać, ale Państwo też macie teksty, więc zapraszamy chętnie do śpiewania.
Jola. Raz. Nie bez sensu, bo ludzie mówią, że nie słychać. Ale nie słychać. To jeszcze raz, dobra, to jeszcze raz. Spróbujemy, ale chodź. No, ale to blisko mikrofon, bo to jest mikrofon. Dobrze. To jeszcze raz, dobra. Bardzo bez tej muzyki, bo tą muzykę za bardzo słychać. No dobrze, ale... No już, wyłączyłem. Jeden mówi z muzyką, drugi... Śpiewajcie! A kapella, śpiewajcie! Zasłuchać muzyka was nie o to chodzi. Oczywiście, że da. Dacie radę, oczywiście. Damy radę, a kapella! A kapella? Jedziemy, uwaga! 3, 4. Nie chcę Porsche w garażu, nie chcę Karaibów, chcę tylko móc pracować, bez zmartwień, bez niewygód. Chcę tylko uczyć jak wolny, pozytywny belfer. Nie, ja wytrwam i strajku nie przerwę. Chcę ty. Mam puste kieszenie, słowa w gardle grzęzną. Nie będę stać bezczynnie, siłą mnie nie wezmą, bo jestem nauczycielem, twoim sprzymierzeńcem, dlatego tutaj tkwię i wznoszę w górę ręce. Czekam na wiatr, co przewieje, wiarę, wytchnienie, nadzieję. Stanę wtedy na raz z uczniami twarzą w twarz. Czekam na szkołę otwartą, więcej i więcej wciąż wartą, w której zagości znów
oświecenia duch. Mówią o mnie nie rób, że obibokiem jestem, że mam dwie lewe ręce, że nic nie umiem przecież. A ja jestem wychowawcą, twoim sprzymierzeńcem. Nie, 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 ja wytrwam i strajku nie przerwę. Czekam na wiatr, co przywieje, wiarę, wytchnienie, nadzieję. Stanę wtedy na raz z uczniami twarzą twarz. Czekam na szkołę otwartą, więcej i więcej wciąż wartą, w której zagości znów oświecenia duch. I jeszcze raz czekam na wiatr, co przywieje, wiarę, wytchnienie, nadzieję. Stanę wtedy na raz z uczniami twarzą w twarz. Czekam na szkołę otwartą, więcej i więcej wciąż wartą, w której zagości znów oświecenia duch. Chodź Madziu, bo tutaj ty jesteś tutaj, że tak powiem, sprawczynią tego zamieszania, to teraz tobie oddaję głos. Spontanicznego zamieszania. No jest. Ja powiem tak. Wiele myśli, słów przychodzi mi do głowy, ale uważam tak, że bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z wami wszystkimi. To oznacza, że jest w nas ogromna siła. I to jest najważniejsze. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że dzisiaj właśnie wyszliśmy ze szkół, pokazaliśmy, że jesteśmy ogromną siłą, że jest nas tak wiele, tak? I to jest bardzo ważne, oby tak zostało. Ja tutaj, tu się strasznie dobijają koleżanki ze szkoły podstawowej numer 3. Chodźcie dziewczyny! Proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie. Brawo. Zastanawiałam się, czy w ogóle zabrać głos, ale ponieważ 10 lat pracowałam w Biurze Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zarządzie Głównym i byłam świadkiem wielu wydarzeń w oświacie, więc chciałam z Państwem podzielić się pewnymi refleksjami. Jestem ogromnie szczęśliwa, że tak naprawdę wypowiedzieliśmy posłuszeństwo obywatelskie. To nie jest tylko lekcja dla tej władzy, bo nie byliśmy pupilami żadnej, ani Platformy Obywatelskiej, ani SLD, ani PiS-u nie jesteśmy. Ja przerabiałam wszystkich w parlamencie. Pamiętacie godziny karciane, pani Halowa? Pamiętacie likwidację placówek niepublicznych, publicznych? Pani Hal, Platforma Obywatelska. Pamiętacie strajki, manifestacje? To też była Platforma Obywatelska. Pamiętacie odebranie nam praw emerytalnych? Też Platforma. Ale takiego kłamstwa, jakie prezentuje dzisiaj PiS, takiego zakłamania, takiej buty, takiego niszczenia edukacji, naprawdę nie byliśmy świadkami. Kto przy zdrowych zmysłach w ciągu 8 miesięcy jest w stanie przeprowadzić reformę szkolnictwa, reformę systemową, reformę programową, wywrócić podstawy programowe, wywrócić wszystko? Do dzisiaj rząd nie powiedział, kto jest twórcą podstaw programowych, mimo tego, że wyrok sądu administracyjnego ich do tego zobowiązuje.
My dzisiaj pracujemy z tymi podstawami, choć tak naprawdę nie wiemy, kto je tworzył. Przeładowane, anachroniczne, nie pozostawiające nam swobody działania, nie oparte na najbardziej wartościowych przesłaniach tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, otwartości, kreatywności. Zabrakło mi słów. Kto pozwolił na to, z całym szacunkiem dla Kościoła, kto pozwolił na to, żeby lekcji religii było więcej niż lekcji języka angielskiego? Drodzy ludzie, naprawdę, dziękuję, że się obudziliśmy, dziękuję, że wypowiedzieliśmy posłuszeństwo obywatelskie, bo tak naprawdę to nie jest tylko dziś. Jeśli nawet tak się stanie, że ta władza przegra kolejne wybory i oby tak się stało, to myślę, że Platforma Obywatelska 10 razy się zastanowi, czy znowu zmieść nas z powierzchni takim taranem, jaki zrobiła to reforma minister Zalewskiej i cała wierchuszka PiS-u. Tylko dlatego, żeby było inaczej niż w trzeciej RP. Nie było żadnych przesłanek merytorycznych, nie było finansów na to, żeby taką zmianę edukacji wprowadzić. Samorządy zapłaciły za to z własnych budżetów. Minister Edukacji Narodowej do dzisiaj nie jest jeszcze rozliczony z niektórymi samorządami. Także naprawdę walczmy o to, co przed nami i o to, jaka ma być polska szkoła i kto ma tak naprawdę o tej szkole stanowić. A teraz troszeczkę